Zaczęło się od tego, że zgłosiliśmy chęć na 50 miejsc, gdzie strażacy przywieźli cały osprzęt do tego, żeby można było przyjąć 50 uchodźców. Przygotowaliśmy halę do tego, pokoje i gotowość zgłaszaliśmy na poniedziałek na 6 rano. W niedzielę od północy praktycznie zaczęły się przyjazdy i w środku nocy mieliśmy już ponad 115 osób, gdzie mimo braków kadrowych i sprzętowych udało nam się je w normalnych warunkach przenocować. Myślę, że najważniejsze jest to, albo to, że te dzieci się uśmiechają. Myślę, że to jest dowód na to, że już... Przepraszam, bo... Nie mogę, no. Sytuacja jest trudna, dla nich wręcz tragiczna, ale jak widzę, jak się dzieci bawią, jak ludzie normalnie podchodzą do spraw, zaczynają normalnie funkcjonować tutaj, ciężko mówić też o normalności. No, to nie jest normalna sytuacja i to jest, mam nadzieję, że tylko tymczasowe, ale jak słyszymy, co się dzieje tam, no to oni za chwilę pewnie nie będą mieć dokąd wrócić. To jest w tym wszystkim najgorsze. No. Od piątku, od 25 lutego zbiórka darów ruszyła. Ofiarność Nowochucian, ofiarność Krakowian była niesamowita. I wolontariusze, i pracownicy Nowochuckiego Centrum Kultury. Wszyscy zaangażowali się w tą zbiórkę. 13 czy 14 tirów wyjechało z NCK-u na Ukrainę, do tych miast ukraińskich, które są objęte wojną. Powstawały tutaj takie ciągi, takie łańcuchy ludzkich rąk, które przekazywały sobie te pudła z jednego miejsca do drugiego. Uczyliśmy się sami od siebie, jak należy tą pomoc organizować, żeby te łańcuchy dostaw, ten punkt odbioru, sortownia były w sposób logiczny ułożone tak, żeby na końcu te wszystkie dary trafiały w rejon parkingu, w rejon tego załadunku, tam gdzie tiry podjeżdżały i te wszystkie towary zabierały. Natomiast już w zeszłym tygodniu przygotowywaliśmy propozycje programowe dla dzieci, dla rodzin, dla matek z dziećmi, które przyjechały do Krakowa. Na razie uruchomiliśmy takie zajęcia taneczne, ruchowe, zajęcia akrobatyczne, zajęcia plastyczne, to jest też bardzo ważne, ceramika, malarstwo, grafika, rysunek. Te zajęcia mamy w Nowochuckim Centrum Kultury po to, żeby tym najmniejszym dzieciom wypełnić ten czas, pozwolić zapomnieć o tych wszystkich trudnych przeżyciach, o tej traumie związanej z wojną i ucieczką z Ukrainy. Далі йде другий, третій, перший, другий, молодець, виходить. Wyeksponowane prace są autorstwa mniej więcej 15 autorów, kilkunastu będących członkami Krakowskiego Okręgu Związku Polskich Fotografów Przyrody. Prace są prezentowane w różnych kategoriach odpowiadającym kategoriom konkursowym, czyli między innymi ptaki, ssaki, krajobrazy, faktury, formy i ptaki. Oraz inne zwierzęta tak zwane, czyli płazy, gady. Ja najbardziej lubię fotografować ssaki, borsuki zwłaszcza, ale w tamtym roku skupiłam się na mniejszych zwierzętach, skupiłam się na owadach, na płazach i szukałam właśnie ciekawych obiektów troszkę bliżej ziemi, troszkę niżej. Jest moja rzekotka drzewna wspinająca się po źdźble trawy. Jest mój krajobraz o wschodzie słońca sfotografowany w Bieszczadach oraz owady zrobione o wieczornej porze w trawie. W
Fotografowie specjalizują się w określonych typach, ponieważ każdy typ fotografowania wymaga troszeczkę innego podejścia. Fotografujący ptaki lub dzikie zwierzęta najczęściej robią to z tak zwanych zasiadek, czyli czatowni, gdzie trzeba siedzieć w ukryciu i czekać na odpowiedni moment. Pejzażyści jeżdżą po świecie, starając się znaleźć interesujący krajobraz, do tego z ładnym światłem. Ludzie fotografujący rośliny oczywiście szukają też ładnego światła, ładnie położonych roślin w odpowiednim świetle i w odpowiednim otoczeniu. Więc każda z tych fotografii wymaga troszeczkę innego sprzętu i troszeczkę innego podejścia. Przyroda ma w sobie coś, co fascynuje, co nas pociąga i jest swego rodzaju też sztuką, ponieważ każdy z nas, każdy z członków naszego związku widzi ją inaczej i fotografuje ją w inny sposób. Niektórzy lubią kadry czyste, wręcz delikatne, białe, bez żadnych dodatkowych elementów, a inni wolą bardziej skomplikowane kadry, które są złożone z kompozycji i ciekawych form. Każdy ma szansę zrobić dobre zdjęcie, przyrodnicze również. Natomiast najcenniejsze jest obcowanie z dzikością. Czyli spojrzenie dzikiemu zwierzęciu, które przed nami nie ucieka, prosto w oczy. Kiedy zwierzę podchodzi do nas stosunkowo blisko. Obecność w pustym miejscu, gdzie naprawdę nikogo nie ma. Czasami się jedzie na koniec świata, żeby zrobić jakiś interesujący krajobraz. To jest fascynujące, kiedy się jest w miejscu, w którym naprawdę niewiele ludzi było. Ale dobry krajobraz można zrobić wszędzie, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, prawda? Trzeba tylko sobie znaleźć odpowiednie spojrzenie w sobie i odpowiednie miejsce.